No to się mam. I dzisiaj będziemy budować narodziny z atakami pokój dla dzieci. To nie trochę dla mnie fraszka, bo jakby nagrywamy w Simsy, więc... no potem możemy się tego wyzwania, bo przynajmniej ja się podobam. Że muszę budować, no... nie no, pokój dla dzieci. W którym... nie wiem co się będzie, ale ogółem... dawno w Simsy nie gramy, jakby, więc pominmy to. Film był sprzed... ostatnio chyba 4 miesiące temu Simsu, więc... Nie, nigdy. Generalnie zamysł jest tego, że nie wiem, że nie było Simsów w ogóle, więc po prostu chcę film z Simsów. Taki dziecięcy pokój szczególnie. Tutaj, nie chcę nic wam mówić, ale kiedyś ogólnie ten dom wyglądał troszeczkę, był taki inny, ale... no, tutaj jest taki pokój dla dzieci. W ogóle ma jedną moją ścianę, ma taką tutaj ścianę. I ogólnie mieszkamy jakieś... o! Mieszkamy pod jedynkę. Pierw zacznijmy może od jakiejś podłogi. O! Jakiś dywanik taki ładny. Może ten... nie, ten by był dla dzieci taki, tylko że musiałbym zobaczyć, bo on pasował. Dla dzieci to jedynie coś takiego. Coś takiego może być. Max może być jeszcze... jakieś takie coś może też być, tylko że... dla dzieci to raczej coś takiego. Takie też może być. Coś takiego może być. Tylko... ja gdzieś nie będę właściwie tutaj tam gdzieś na środeczku, tam coś nie dwanik. Ogólnie zamiar jest taki, żeby podzielić ten pokój. I oddzielenie właśnie będzie ta podłoga. I tutaj będzie. Ta będzie część dla tego starszego, a ta będzie dla młodszego. Więc no. U starszego zaczniemy pierwszy takiego ciuszka. O, bo są metalowe pietrowożka. Ten młodszy będzie mieć chyba... będziemy zaraz testować ogólnie. Niewygodne są, więc... o! Okej, to dla starszego dziecka łóżko. Będziemy... starszemu damy takie... o, gdzieś tutaj walimy. Będziemy temu młodszemu takie łóżko właściwie. Nie, młodszy będzie spać. Stary dziad będzie spać w takim łóżku. Poddamy jeszcze, myślałem, na jakieś biurko się da wcisnąć pod... da się. Okej, okay, da się. Tylko jakiś taki ładny jak z tym akurat. Powiedzmy, że dla dziecka będzie takie idealne. Chociaż ja szukam jakiegoś z szufladką taką tutaj na dole. Tylko taką szufladką. Ale co nie mam. A to mi się w ogóle nie podobało. Bo ja robiłem to w kolorze, jak się zrobił się jakiś taki biało-szary temu dziecku właściwie kąt. Więc temu starszemu się będę chociaż jakiś kącik taki biało-szary, myślałem coś takiego, żeby on myślę, żeby tu wchodził, ale chociaż lepiej będzie z tej strony. Właśnie taki, kurde, ma być biało-szary, zapominam, dobra, jakieś takie coś biało, takie, o, tylko że to jest damskie, o. Ja temu dziecku robię, no to młodszym oczywiście, nie, przepraszam, starszym robię taki kącik, takie coś biało-szare właściwie takie, myślałem. Takie, żeby to było ładne, ale przede wszystkim takie jakieś eleganckie może. O, możemy dać obrotowca. To mu damy. Jak to nie wygląda, to dosyć, no. Jeszcze mu tutaj damy jakiś komputer, myślałem. A mu damy pojemnik na ołówki w takim kolorze właśnie tutaj, żeby było. Walimy mu jeszcze komputer. Tylko który mu teraz tu dać? Damy mu chyba taki. W kolorze o takim powiedzmy. No niestety nie pasuje, no nie wiem. Miałbym było szaro tutaj tego części. Jestem nad takimi zabawkami dla niego, ale on... on jest za duży na zabawki raczej. Nie damy mu zabawek, no. Więc mu wystarczy to. Jakiś telewizor może damy do pokoju. Bo
mu damy taki wisząco, taki w kolorze biało-szarym, czyli o coś takiego może być. O tak, powiedzmy. Walimy właśnie na tą ścianę. Powiedzmy, czy go będzie widać z tej odległości, powiedzmy, nie da się. Więc on ma już taką jakby swój kącik, ktoś tutaj ma taki wymiar. Powiedzmy, dałbym mu coś jeszcze, ale w końcu nie wiem. Teraz robimy dla młodszego taką część, jakby. Powiedzmy, że to będzie dywanik dla dziecka. A tutaj, o, damy dywanik temu starszemu jeszcze, damy dywanik. Taki ładny do pokoju. Oczywiście. O, ten jest idealny, takim, tak, takie trochę się miesza się w te właściwe zamiary, taki jest. Chociaż, no jest ładny. O, ten będzie idealny. Ta mata będzie idealna, tylko musi być taka... Powiedzmy, że tak, no miało być bosze, ale nie, nikt nie będzie w tym kolorze. O, powiedzmy, że mógłbym pod biurko ten dywanik tak odpowiedzieć, tak. Teraz robię dla tłumaczy część. To tu... Nie wiem, jaki on jest duży, bo dawno nie grałem wręcz, powiedzmy. Nie, teraz pójdziemy na tego starszego. Pójdziemy teraz na niego i sprawdzimy, czy on może przejść na to łóżko. Tak, on może. A ten? Nie, ten nie może. Ten nie może. Ten musi mieć inne łóżko. Więc mu zrobimy takie. On musi mieć dla mnie śledź, więc jeszcze. No chyba jeszcze takie mu damy. Nie, mu damy o takie, jakieś w kolorze takim. Mu robimy coś takiego ładnego przede wszystkim, żeby. Ale to tak pasowało się w tło jakoś, damy mu łóżko gdzieś mniej więcej tu. Tak mu damy je gdzieś tak z boczku. Myślę, że on gdzieś tutaj mu damy taką. Tutaj mu damy jeszcze półeczkę. O! Ten ma psu. Ten tylko więc. Ale myślałem, żeby mu dać gdzieś tutaj jakoś mu tak zrobić tą właśnie ten kącik. Żeby mu dać gdzieś tutaj. I mu damy też telewizor. Wiecie, to jest przygięcie. Mogę zrobić dla tylko starszego z jednym pokoju, ale... No w sumie mogę zrobić tylko mu. A mu możemy znaleźć gdzieś kącik, ale... Widać po tym, co my tu mamy ogółem. To się nie da. Nie. Możemy... Mógłbym zrobić, tylko musiałbym trochę wydzielić kuchnię, musiał trochę zmniejszyć. Tak, ale mi się nie chce zbawać. Emo, może na zewnątrz filmie to mogłem. Teraz robimy dla dzieci. Cześć, na wzór tej ściany musimy dać. Jaki mu tu dać telewizor? Mu damy taki właściwie. Mu damy w kolorze od takim, bo ładnie będzie to wyglądać. Tylko musimy mu dać jakieś pogryźć tutaj. Powiedzmy, o, tu mu damy. Tylko żeby mu właściwie. Damy mu jeszcze jakieś zabawki, biurko. Biurko mu damy takie zwykłe, najzwyklejsze, jakieś takie w kolorze, żebym usuwał takie. Nie, to brzydko jest. Szukamy czegoś takiego ładnego. Więc na przykład może być o. O, nie. O, tak może być właściwie. Damy takie biurko. Jeszcze musimy dać przez film dużo zabawek. Jakby kupimy skrzynię. Kupimy mu skrzynię, tutaj damy mu na zabawki. Kupimy mu jeszcze takiego dużego misia. I unikorna mu kupimy. Sztu. Nie pamiętam, gdzie to było, ale były takie jeszcze. Jakby nie chcę was wprowadzić w błąd, ale były jeszcze takie tutaj półki. Półeczki takie, nie wiem. Nie gdzie to można znaleźć. Albo takie półeczki ogółem. Nie wiem, jakieś szefeczki, szafki, szefeczki. Było coś takiego. To raczej coś takie jest. To było coś takiego raczej. O! Tutaj coś jest takiego nowego. Ale nie, my nie przyjdziemy tutaj na nowości. My przyjdziemy dać dziecku. On ma nie są taki jakiś kąt. Ma takie czerwone coś, tak, więc takie coś właściwie. O! To wygląda ładnie. Ładnie takie... takie aesthetic to może nie jest, ale... O, poczekaj.
O! Tutaj jego będzie kącik. Tutaj damy mu właściwie... On będzie troszeczkę większy w ten kącik. Ale ten ma na razie... Ten ma tyle, on potrzebuje. Może mu też damy jakąś spółkę. Chociaż mu nie jest... O! Więc co, mu damy komodę jeszcze. Szafę mu damy, na przykład taką, bo jest ładna. Tylko on ma taki, ma właśnie, on ma taki styl biało-szary, więc... że jest idealnie w tym samym samym nie, przepraszam. Ja mam badawskie do pewnie. Teraz lecimy dlatego z szafą, ale akurat będzie trochę problem. Nie, będzie problem, ale dobra, znajdziemy coś. Znajdziemy szafę, się jakąś ładną. O, taka. Dobra, że takim powiedzmy jest. Mówią mi się o walencie, tu gdzieś. Okej, bo niestety jednego nie samej sprawy. Musimy dać jeszcze. Musimy tą szafę przesunąć, a okay? Musimy to piórko trochę przesunąć. Okej, jest git. Jeszcze musimy znaleźć jakieś krzesło. A nie wiem, jakie krzesło dokładnie. Jakieś takie być tam bujane, coś takie. O! Takie będzie idealne. Chociaż. Musimy dodatkowo napisać taki set. Też pasuje w końcu. O, to jest G. Idealnie. Jeszcze mu tu damy jakiś plakat. Jeszcze mu damy jakiś taki plakacik. Myślałem, że taki jakiś tutaj na przykład, tylko teraz mam jaki. Na pewno mu czegoś takiego nie damy. Bo to oczywiście nie pasuje nawet tego stylu. Bo ja do niego nie mam żadnego stylu, ale tylko mi nie będzie pasować. To jest takie. Tutaj trochę walniemy. Akurat jakieś takie tła, damy mu jakieś takie trochę jakieś plakaciki. Myślę, tutaj ma jakieś. O! Damy mu gdzieś tutaj jakiś taki plakacik jeszcze jeden gdzieś tu. Albo. O! Damy mu gdzieś. O, na przykład gdzieś tu, na przykład mu damy łóżko. O, gdzieś tutaj tak. Co ja jeszcze chciałem dać niego? O! Musimy mu znaleźć pewną rzecz. Tylko jak ona. Coś było, ale powinno to się nazywać. O, to będzie idealnie, tylko musimy teraz biurko wyjmować. Powiedzmy, że jak to tak wydamy, my tu, bo właściwie jego połowa jest gdzieś do... Powiedzmy, że jest dotąd jest jego połowa, więc możemy mu to dać. O, musimy mu tableta dać. Możemy dać starszemu szkicownik, rysownik. A my musimy dać tableta królisia, niestety musimy dać królisia. I mu właśnie wiadomo to na biurko. Jeszcze mu tu ogarniamy jak wchodzimy w biurko. Możemy mieć jak komputera, ale... Nie. On jeszcze z nami na komputerze zagrać. No co więcej dać? Nie wiem. O, wiem co mam. Myślę, rzecz, która mi brakuje w tym domu. Kiedyś przynajmniej były w domu, na spawkach było, takie były te... No i
Właśnie nie wiem, co się teraz stało, bo była jakaś aktu... O! O! Zamówię się jakiś taki zestawik tutaj, jeden nad takim i nad takim, jeśli się zmieści oczywiście. Okej, jest, idzie. O! Dam mu jeszcze i to wszystko... No! I powiedzmy, mogę podzielić ten pokój. Okej, sprawdzę, jak to by wyglądało. Trzeba byłoby to gdzieś podzielić mniej więcej. Chyba byłoby to. Jak chciałbym to podzielić, troszkę mi dreszka. Jak chciałbym to dzielić, to chciałbym gdzieś tutaj. Nie, albo tu musiałbym dzielić. Właśnie mogłem podzielić pokój. Nie, tylko mi usuną większe rzeczy. Nie będziemy tego robić. W ogóle moim razem pokój nie jest duży. Chociaż powiedzmy, że ten dla jest nawalony tu, więc musimy się tego pozbyć. Co to? Albo możemy w następnym odcinku będziemy robić coś na głowę. No cóż, zobaczmy. Tu mamy jakiś pokój taki naprawdę ładny, ale no powiedzmy, że im, że to dla tłumaczego jest taki trochę bardziej taki dziecięcy, a tylko serko jest takie bardziej, mówię, już zrobione się takie pod nastolatka, takie, a więc, no to więcej chcieć. No po prostu skończyłem już, no i co, no nic więcej nie chcieć, no po prostu teraz tutaj zobaczę, co jest. To już kończymy film na dzisiaj. To wszystko. Pa, pa.